je znajdzie każde z was. W muminku się przenieście świat. Siądźcie przy ekranach łąk i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch. Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch. Bo przy muminkach zleci czas. Zapomni troski każde z was, bo to muminki. Bo to muminki. Wasze muminki. Bo to muminki. Bo to muminki. Wasze muminki. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa. Wiosna w Dolinie Muminków. Czy słyszeliście kiedyś o Dolinie Muminków? Zimą okrywa ją gruba kołderka śniegu i wszyscy rozsądni mieszkańcy doliny zapadają w długi zimowy sen, napełniwszy przedtem brzuszki sosnowym igliwiem. To jest dom muminków. To tata muminka i mama muminka. Ta mała osóbka to z pewnością mała mi. Nigdy jednak nie wiadomo, kto jeszcze śpi w domu muminków. Po tej prezentacji moglibyśmy już zacząć naszą opowieść, ale ponieważ wszyscy głęboko śpią, byłaby ona troszeczkę nudna. Wobec tego przenieśmy się od razu w inną porę roku. Wiosna. Nareszcie wiosna! Zbudźcie się! Wiosna nadeszła! Muminku! Mała mi! Już się obudziłaś? Jak można spać, kiedy ktoś tak okropnie wrzeszczy? Ja tylko krzyczałem z radości. Powiedz mi coś. A co? Czy ty naprawdę tak lubisz wszystkich budzić? Pewnie, że tak. A wiesz, że właśnie mi się śniło, że mieszkam w arbuzie? No to chyba chciałaś się obudzić i zobaczyć, że świeci słońce. Ja nie widzę w tym nic szczególnego. Nie? Zima się skończyła i nadeszła wiosna. Życie jest cudowne. Spanie też było cudowne. Zapomniałaś, że sama mnie prosiłaś, żebym cię obudził pierwszego dnia wiosny? Naprawdę? Nie pamiętasz? Trochę. To było, nim zasnęłam. Nie martw się, nic się nie stało. Możesz przecież w każdej chwili iść spać. Wiesz co? Chyba się już wyspałam. Nie chce mi się spać. To dobrze, że cię obudziłem. Mama! Wesołej wiosny, muminku. Jestem głodna, mamo muminka. Nie ma przypadkiem kawałka arbuza? Arbuza nie ma. Ale jest mnóstwo innych pysznych rzeczy. Przygotuję śniadanie. Wrócił włóczyki! O wiele szybciej schodzi się schodami! Ale ja wolę tak.
Wracasz do swojego domu? Tak! Chociaż u was było miło i bardzo mi się podobało. Twoja siostra chyba jeszcze nie wróciła! No to co, ale ja wracam! Wróci kiju! Hej, Muminku! Chyba w tym roku wróciłeś wcześniej. Chyba tak. To znaczy, że ta podróż nie była ciekawa? Była ciekawa, ale... poczułem, że do Doliny Muminku wróciła wiosna. O, powiedz mi coś, proszę! Innym razem, Muminku. Teraz obudzimy Ryjka i zrobimy coś niezwykłego. To mu się na pewno nie spodoba. Słyszę jego chrapanie. Spróbuję jeszcze raz. Już przestał chrapać. Ryjku, obudź się. Chodź, spójrz. Włóczyk jej wrócił. Zostawcie mnie, ja śpię. Będziemy robić coś niezwykłego. Niezwykłego? Wspinanie się na tę górę jest naprawdę niezwykłe. Może będziemy pierwszymi zdobywcami tego szczytu. Taki piękny dzień jak dziś będzie stamtąd widok na całą Dolinę Muminków i na morze. Dzień dobry, Paszczaku, jak się masz? A, dzień dobry, Muminku, czy twoi rodzice jeszcze śpią? Niezupełnie, jak wychodziłem z domu, mama właśnie wstała. A, to świetnie, spać całą zimę, to niezwykłe. Ale nam odpowiada. Dlaczego oni ciągle robią niezwykłe rzeczy? Cudowny widok, prawda? Z komina domu Muminków unosi się dym. Nie trzeba było wychodzić. Na pewno mama Muminka ugotowała coś pysznego. O! Co takiego? Nie jesteśmy pierwszymi zdobywcami szczytu. Ktoś tu przed nami był, spójrzcie. To kapelusz, cylinder. Jaki on duży. Ciekawe, czyj on może być. Może tata zechce go nosić? Ten kapelusz jest dużo większy od mojego. Widzicie? Mógłbym się w nim schować cały. A może tak? Chyba jednak wolę mój stary kapelusz. Co się stało? Jakby się skurczył. Pomóż mi, Muminku. Już ci pomagam, tato. A może spuchła mi głowa? Co to za hałas? Tata nie mógł zdjąć z głowy nowego kapelusza. Ładny kapelusz. Dobrze ci w nim? Pewnie, pewnie. Ale to nie jest mój kapelusz. Dzieci go gdzieś znalazły. Elegancki. Co z nim zrobimy, tato? Jest jakiś dziwny, nie podoba mi się. Może lepiej go wyrzucić. Co? Taki porządny kapelusz? To nie byłoby rozsądne. Znasz kogoś, kto ma taką dużą głowę? Nie. Przyda się nam. No całkiem nieźle. A czy to jest nowy kosz na śmieci? Brawo, włóczy kiju, od razu zgadłeś. Proszę do stołu, bo śniadanie wystygnie. Chodź, włóczy kiju, zjesz z nami. Jak pachną. Proszę.
Co robisz? Wychodzę z Muminkiem na spacer, Migotku. A może ty też pójdziesz z nami? Więc chcesz iść, czy wolisz zostać w domu? No idziesz, czy nie? To znaczy, że nie? Migotku! Zobacz, już prawie gotowy, mój latający statek. Nadchodzi wielka historyczna chwila. Naprzód! Co się stało? Czy w ogóle można zbudować latający statek? Jasne, że nie. Jestem pewna. Czy ja wiem? Migotek zawsze o tym marzył. Pomarzyć można. A ja mam o wiele mniej ambitne marzenia. To zupełnie tak jak ja. Czy ty wreszcie kiedyś przestaniesz jeść, Ryjku? A jak śpisz, to pewnie śni ci się jedzenie. Wcale nie. Czasami mi się śni, że moja spiżarnia jest pusta. To mi się nie podoba. Ktoś zjadł jajko, a skorupki rzucił na podłogę. Całe szczęście, że mamy nowy kosz na śmieci. Wygląda jak obłoczek. Nie, nie dotykaj tego. To może być trujące. Jest mięciutki jak wata. Patrzcie, ja lecę. To fantastyczne. Ja też chcę spróbować. Nie boisz się, Migotko? Nic a nic. No to leć. Ktoś spadnie, a jak obłoczek poleci zbyt wysoko. Oj, poczekaj, obłoczku, poczekaj na mnie. Oj, spadam. Tymczasem tata Muminka zajęty był pisaniem swego pamiętnika. Zabierało mu to bardzo dużo czasu. W jego burzliwym życiu wydarzyło się tak wiele, że pisał i pisał bez końca. Ojej, Muminku! Cześć, tato! Co ty tu robisz tak wysoko? Nie widzisz? Latam sobie. Te obłoczki wyfrunęły z naszego domu. Muminku, potwórz tu bliżej. Zaraz cię uratuję. Nie trzeba, tato! Chodź tu, przelecisz się! Nie, zaczekaj! Tato, wskakuj, polecimy razem! Nie, zbliż się tu! Tato, wskakuj, bo spadniesz! Nie, za późno! To był wypadek. Co się stało, kochanie? Wiesz, co oni wyprawiają? Oczywiście, że wiem. Dzieci fruwają na obłoczkach, a ty tu spokojnie siedzisz. Spójrz! Wiem. Mówiłam im, żeby uważały, bo mogą spaść i zrobić sobie krzywdę. Jesteś gotów, Ryjku? Wygrałam! Nie, zaczekaj! Wracaj, obłoczku, wracaj do mnie, zaczekaj! Tak, grzeczny obłoczek, grzeczny, nie ruszaj się. O tak, spokojnie, chodź do mnie, będziemy się bawili. Nie, chodź. Już ci nie dam uciec, polecimy sobie razem. Bliżej, jeszcze troszeczkę, no jeszcze troszeczkę bliżej. Tak, Ojej, co się stało z moim obłoczkiem? To
zabawa. Jak to była? Chcę się bawić dalej. Czy to Muminek i Panna Migotka? Hej, to my! Dlaczego oni mają obłoczki, a my nie? Ich obłoczki też się zmniejszają. Lepiej, żeby wylądowali. Hej! Teraz ja będę krył. Jeden... Dwa... Szukasz czegoś, mała Mi? Chcę się gdzieś schować! Przepraszam, czy tu są jakieś dobre kryjówki? 8. Tu nie. Od razu bym nie znalazł. 9. O, tu. 10. Szukam. Jestem pewien, że schował się gdzieś w domu. Widziałam, jak wchodził do kominka, ale go tam nie ma. Znalazłeś go? Nie. A szukałeś w piwnicy? Oczywiście. Słyszeliście? Ktoś się roześmiał. Ktoś? To znaczy kto? Ja już muszę iść do domu. Czy coś się stało, dzieci? Tak. Nie możemy nigdzie znaleźć Muminka. Gdzie taki grubas mógł się schować? Patrzcie, kapelusz się rusza. Jestem tutaj, Riku, jestem tutaj. Wygrałem wszystkich, znalazłeś, a mnie nie. A kim ty jesteś? To ja! Jesteś zły, że nie mogłeś mnie znaleźć. Wszyscy mnie szukali. Złościcie się, że przegraliście. Może powiesz nam wreszcie, kim jesteś? A, rozumiem. Nowa zabawa. Każdy wymyśla sobie imię, tak? Jestem Panna Migotka, a ty kim jesteś? Królem Doliny Muminków. Bardzo mi miło. Niemożliwe. Jesteś zbyt brzydki, żeby być królem. A dlaczego? To była bardzo niemiła uwaga. Prawda, tato? A może ty wiesz, gdzie się schował Muminek? Nie widziałeś go? Właśnie jest tutaj. Gdzie? No tu. Może nam wreszcie powiesz, kim jesteś i skąd się tu wziąłeś? Tato... Twoim tatą to ja nie jestem. Jesteś, bo to ja, Muminek. Nasz Muminek jest ładny i miły i bardzo go wszyscy lubimy. Jest całkiem inny niż ty. Czy widziałeś się kiedy w lustrze? A, co to? A, co się stało? Gdzie mój nosek? Jestem cały owłosiony, gdzie mój ogonek? To straszne, okropne. To straszne, okropny ten sen, straszny sen. Nie chcę, przecież to wcale nie ja. Co ja teraz zrobię? Nie chcę, nie chcę, zróbcie coś, pomóżcie mi. Kto to tak krzyczy? Stało się coś? A co to za zwierzaczek? Mama, mamusiu, mamo! Kim ty jesteś, zwierzaczku? On twierdzi, że jest Muminkiem, naszym synkiem. To miałby być nasz Muminek? Tak, to ja! Naprawdę jestem Muminek, mamo! Uwierz! Jesteś moim Muminkiem, no.
Coś mnie zaczarowało, mamo, ale nie wiem co i nie wiem jak. Uspokój się, mały. No i przede wszystkim przestań już płakać. Jeżeli jesteś moim muminkiem, to nie masz się czego obawiać. Przecież ja zawsze i wszędzie poznam mojego synka. To powiedz, że jestem muminkiem! Powiedz to głośno wszystkim, mamo! Powiedziałaś, że poznasz mnie zawsze i wszędzie! Ja jestem muminek! Nie wiem, dlaczego tak wyglądam, ale jestem muminkiem! Uwierz mi, mamo, przecież ja najlepiej wiem, kim jestem! Uspokój się wreszcie, cicho bądź! Mamo! Cii. Tak, ty rzeczywiście jesteś moim muminkiem. Tak, mamo, tak! Tato! Synku, musisz mi zaraz powiedzieć, gdzie się schowałeś. Tam, tato, w tym kapeluszu. Jest niebezpieczny, trzeba się go pozbyć. Tata Muminka i mama Muminka i wszyscy mieszkańcy Doliny Muminków lubili być tacy, jacy byli. Dlatego postanowili wyrzucić kapelusz. Muminek też się zgodził, chociaż nie był pewny, że jest to słuszne. Przecież nie co dzień znajduje się taki kapelusz. Muminki się cieszą radością i życiem Muminki. I tym, że im chmurki bieleją o świcie Muminki. Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty, Muminki. Muminki. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Krystyna Skibińska-Subocz. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Tekst piosenki Andrzej Tylko-Tylczyński. Opracowanie muzyczne Czesław Majewski. Śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jacek Kawalec, Anna Wróblówna, Janusz Bukowski, Jerzy Zelnik, Małgorzata Boratyńska, Krystyna Kozanecka, Józef Mika, Artur Kaczmarski, Jacek Jarosz, Krzysztof Ibisz i inni.